angielsku? Brzmisz jakoś inaczej. To nic takiego. Po prostu dałem się podejść jednej z włóczęgów. Na szczęście skończyła się jej amunicja. Puściłeś ją wolno, tak? Tak. Tak, kurwa. Puściłem ją wolno. Któregoś dnia, Dick, twoje pojebane zasady cię zabiją. Ale wiesz, każdy kiedyś umrze. Więc co za różnica? Bez odbioru. Jezu, ile można włazić. No dobra. Zobaczmy, o co chodziło Buzerowi. Miał rację. Ktoś jest na górze. Widzę dym z ogniska. Ja pierdolę. Wiedziałem, że coś się kroi. Gdzie oni są? Zaraz tam będę. Nie, cholera. Buzer, musi zagoić ci się ręka, żebyśmy mogli się stąd wynosić. Ja się nimi zajmę. No kurde, słuchaj, bo ja to pierdolca dostaję. Postaraj się nie zasnąć, gdyby zagnało ich w twoją stronę. Bez odbioru. Rany. Muszę wrócić do formy. Już prawie. Tak, dalej, nie odpuszczaj. Już prawie. Zaraz padnę trupem. Sędzią do obozu Kouklenda. Zrobione. Wieża radiowa zabezpieczona, a połączenie radiowe przywrócone. Przyjąłem. Może jeszcze tego nie widzisz, ale Radio Wolny Oregon to jedyna rzecz, dzięki której nie zmieniliśmy się w barbarzyńców. Niechaj. Jedyna rzecz, dzięki której nie zmieniliśmy się w barbarzyńców, to 9 solidnych posiłków. Nie jedz przez 3 dni, zobaczysz. Nie ma głodujących patriotów. No, kolego, mam nadzieję, że jednak się mylisz. Kouplen bez odbioru. Radio Wolny Oregon. Jezu, co ja narobiłem. Prąd nie działa. No jasne. Jak mam niby się tam dostać? Nie da się. Jakaś droga na dach?
No tak, oczywiście. Koniec paliwa. No jasne. Stare, dobre pociągi śmierci. Masowy grób. Dlaczego zakopali tu to wszystko? A, no tak, bo są zwykłymi dupkami.
Są zielone światła. Cholera, to mi ich wszystkich ściągnie na głowę. No dobra, zobaczmy. Tak, iniektor Niro. Ciekawe, czy jeszcze działa. Sterydy. To są sterydy? Kto pamięta dzielnice biedoty w tym wspaniałym kraju? Ludzi mieszkających w kartonach i namiotach, bo nie stać ich na amerykański sen. Niektórzy z tych dobrych ludzi walczyli za ten kraj, ale federalni zapomnieli o nich, kiedy nie byli już potrzebni. PTSD to nie skrót od nazwy zespołu stresu pourazowego, tylko pozbyć się tych starych durni. No właśnie. Teraz wszyscy jesteśmy bezdomni. Mieszkamy w dziczy jak nasi przodkowie. Federalni uważali, że potrzebujemy ich zasiłków i benefitów, by przetrwać. Pokazaliśmy im, że się mylili. Tym, co nam teraz potrzebne, są silna wola, determinacja i zaufanie do siebie wzajemnie. I tak nie zapowiada się, że pociągi ruszą, co nie? Naszego zaufania? Musicie mnie zasłużyć. Tu Mark Kołbec, Radia Wolny Orego. Nie wierzcie państwo. To świetnie, no! Radio Wolny Orego znowu działa. O Boże, co ja narobiłem? Dobra, jest. Punkt kontrolny Niro. Teraz muszę znaleźć coś na tę jego rękę. Hmm.
będzie. No dawaj, sukinsynu. Działaj, działaj! Muszę skołować benzynę. No to jazda. Świetnie.
Sterylne bandaże. Gdzie oni mogli trzymać coś takiego? Właśnie tego potrzebuję. Teraz muszę tylko podrzucić to buzerowi. O, witam. Co to takiego? Sprzęt Niro? A, nie jestem pewien. Iniektor? A, no, akurat jakoś kiepsko się czułem. A, w sumie czemu nie? Trzeba było się zmyć z kumplami. Witaj w moim świecie, głupi sukinsynu. Kimnę się tylko na chwilkę. Pora już w drogę. Buzer, jesteś tam? Buzer, niech cię szlak, odpowiedz. Nie odpowiada, gdzie on polazł. Ciekawostka.
Wezmę wszystko. Hej, Buzer, wiesz, znalazłem ci coś na łapę. Buzer? Kurwa. Buzer! Hej! Hej! Kurwa, masz! Kurwa, Dick. Mogłem ci ostrzelić ten głupi łeb. Słuchaj, poczekaj. Daj obejrzeć rękę, dobra? Nie, zostaw. No już, pokaż mi ją. Tam radę. Dobra! Kurwa. Tylko Dick. Dzięki, bracie. Ja wyjdę z tego, nie? Nic mi nie będzie.